Był już gwizdek. Tam odjeżdżają sobie impulsy 2. A tutaj odjeżdża sobie teraz Intercity Mazury do Łodzi Fabrycznej. No i jedyne, na co teraz czekamy, tak szczerze do wszystkich, no to chyba odjazd pociągu ukraińskiego. Powtarzające mamy RP1, który rusza, i mamy RE. Nie wiem ile, ale powoli się toczy. Nie wiem, dlaczego widzę tam służbowy, RE2 służbowy. Albo Skierniewice. Może do Skierniewic. No i rusza. Ruszają. Tam wjeżdżają sobie impulsy 2. A tu odjeżdża do Skierniewic RE2. No i EU47002. I wjeżdżają te impulsy 2, które złapałem na przelocie. Znaczy nie na przelocie, ale z zatrzymaniem na Warszawie Rembertów. No i oczywiście Mijanka Peronowa z pociągiem służbowym. Włączyły się światła. No jedzie coś tam. Coś tam się jedzie, coś tam dociera do nas. I będzie to chyba EIP, z tego co widzę. Tak, dociera do nas EIP Warszawa Zachodnia. A tam mamy Intercity do Berlina. Ze stacji Berlin Gesundbrunn. Nie znam. Ale to będzie trzeba sprawdzić, bo kolejny pociąg międzynarodowy. To mnie naprawdę bardzo ciekawi. No i wjeżdża sobie dziobak 014. 14 sztuka. A my zaraz lecimy obejrzeć sobie pociąg do Berlina. Tam mamy impulsy 2, tu dziobaka, a tutaj powolutku odjeżdżającą siódemeczkę i odjeżdżającego impulsa 2. Ale mamy odjeżdżającą siódemeczkę, podane S10, rufamy. No i rufa do oporu, przedni patyk spuszczamy w dół. EP07347 z Intercity UJ Kijów Express do Kijowa Pasażerskiego. Do Kijów Pasażerski. Do takiej oto stacji, czy się zamknęły i pomikną. A ja idę na tor, gdzie wjedzie pociąg do Berlina.